Kolejny dzień w Zdziechowie na gospodarstwie Zbyszka i Wieśka. Dziś od rana chłopaki szykują się do wyjazdu w pole. Tyle roboty, a ja nie mogę się skupić. Północy nie spałem. Śniło mi się, że ten baran Zbychu wjechał w największą dziurę na polu, urwał się łącznik w rozsiewaczu i cały nawóz poszedł w pizdu. Nie wiem, o co chodzi Wieśkowi. Od rana taki jakiś dziwny chodzi. No ale mniejsza o to. Trzeba się brać za robotę. Załaduję nawóz do rozsiewacza i jadę na pole. Muszę to rozsiać, zanim Wiesiek przyjedzie z siewnikiem. Mam tylko wielką nadzieję, że ten sen to nie żadna przepowiednia i nic się dzisiaj nie popsuje. No to moto, pamiętam jak kombajnem kasę trzepałem ładnie. Teraz pomarzyć mogę, header zajął mały dranie. Gdy go zobaczyłem, do ciapka skryłem się. Chciałem odpalić mimo spalonych świec. Robota robotą, ale od rana wydzwaniam do sąsiada, żeby przyjechał turem, a ta menda nie odbiera. Podejrzewam, że wczoraj lekko popił i odsypia. No cóż, może oddzwoni. Nawóz załadowany, także ja uciekam na pole. Proszę, nie drzyj się już na mnie, a najlepiej siadaj w ładę, jedź kup piwo mi na stację. Widmy się łamią, a tłok w kursu się staną, baba moja mnie przyklina, bo na koncie kasy nie ma. Skarbówka się dopija, zabrali mi do gmira, krywino pod tytułem w polu, robię za pizdyla. Widmy się łamią, a tłok w kursu się staną, baba moja mnie przyklina, bo na koncie kasy nie ma. Skarbówka się dopija, zabrali mi. Teraz sprzętu, a został tylko Władek. Odwiedził mnie komornik, bo nie płaciłem składek. A ty codziennie grozisz mi rozwodą i te same śpiewki, że niby cię zawiodłem. Ja nie chcę, od razu mówię, papierów nie podpiszę. Jak mnie zostawisz, w oborze się powiszę. Skarbie, nie jedź do stołu. Kurde, ale GPS to by się przydał, wtedy byłoby prosto. A tak to sztreki na 5 metrów. Nie wiadomo jak tu jechać. A ciul tam, jakoś to wyrośnie. No halo, halo, Wiesiu, nawóz rozsiany, także śmiało możesz przyjeżdżać. Dobra, Zbyniu, za chwilę wsiadam w traktor i wyjeżdżam. W momencie, kiedy Wiesiek wyjeżdżał na pole, na podwórko wjeżdża zdenerwowany sąsiad. A co ty tu robisz? Zbyszek od rana próbuje się do ciebie dzwonić, a ty nawet nie raczysz odebrać. Aj wiechu, nawet mi nie gadaj. Szwogier wczoraj do mnie przyjechał na wieczór, zrobili im po flaszce i w sumie gdyby na tym się skończyło, to by wszystko było dobrze. Ale jak załapali cuch na picie, to z barku ze 4 butelki wina wypili. Wtedy nam się zachciało pójść w tango. Jak wyszliśmy o 23 pod pretekstem papierosa, to wróciliśmy o 4. Nic nie pamiętam, zgubiłem telefon, a moja to do teraz się do mnie nie odzywa. Aj tam, szkoda gadać. Zbyszek jest? Ładujemy tą pszenicę. A wiesz co, miałem akurat wyjeżdżać na pole siać owiec. On skończył nawóz, także podejrzewam, że za chwilę tutaj będzie. Kurwa, Zbyszek, nie uwierzysz. Sąsiad przyjechał. Miałeś rację. Zachnął wczoraj i jeszcze na dodatek zgubił telefon. Leć na gospodarstwo i ładujcie to zboże, zanim jego kobita zorientuje się, że go nie ma w domu. O kurde, to widzę krótsza sprawa. Dobra, jadę na gospodarstwo. Zbyszek przyjechał na gospodarstwo. Sąsiad czekał już w ciągniku, ale nawet nie wysiadł się przywitać. Tak to już jest, jak się pić nie umie, no ale nie będę mu dogryzał. Najgorsze jeszcze przed nim, jak wróci do domu. Po załadowaniu pszenicy Zbyszek chciał pójść podziękować sąsiadowi, ale ten tylko machnął ręką do niego i pojechał. Dziewczynę ze wsi chcę mieć, z nią ciasto na kluski gnieść, taka kobieta to skarpa, znaleźć ją niezbyt wart. Dziewczynę ze wsi... Haha, chciałem zaproponować tu flaszkę w ramach podziękowania, ale dobrze, że się powstrzymałem, bo to mogłoby się źle skończyć. Niech trochę ochłonie i wtedy się z nim rozliczę. Jadę na skup, bo kawałek drogi przede mną.
Zbyszek wjechał na skup, tam czekał na niego już Marian, kierownik skupu. Zbyku, no siemanko, siemanko, dawno cię nie widziałem, co tam u ciebie słychać? A, Marian, siemano, siemano. A u nas zajebiście, działamy akurat w polu, a przy okazji opróżniamy magazyny, dlatego dzisiaj przyjechałem do ciebie z pszenicą. Zbycha znam od lat, a z Wiesiem chodziłem nawet do klasy, także znamy się kupę czasu. I tyle lat, co się znamy, sprzęt u chłopaków taki sam. Wszyscy w naszej wiosce jeżdżą już nowymi ciągnikami, a oni dalej wierzą w te Ursusy. Przecież jak Zbychu przyjechał tutaj tym ciapkiem bez kabiny, to w zębach miał pełno much. Dobra Zbyniu, dawaj, wjeżdżaj na wagę i wysypuj, wtedy pójdziemy się rozliczyć. Mam spocone, ja rano w pole, bo się nie wyrobię. Siewnik podczepiony, traktor już napojony. Fenomen w radiu gra, od razu lepsza robota. Czego już spalone, czoło mam spocone, ja rano w pole, bo się nie wyrobię. Siewnik podczepiony, traktor już napojony. Fenomen w radiu gra, od razu lepsza robota. Zbyszek wysypał pszenicę i poszedł rozliczyć się z Marianem. Marian jest w porządku, ale trzeba na niego uważać. Lubi kantować na wadze. Gdyby Jechu dowiedział się, że ktoś go oszukał na 50 groszy, to by go ścigał do końca życia. W czasie, kiedy Zbynio wraca ze skupu, Wiesiek kończy się w offside. Bracia spotykają się na gospodarstwie. Zbysiu, jest dzisiaj jeszcze chwila czasu, więc wyciągnij z krzaków wały, przesmaruj je i jedź raz dwa to zawołować. Okej, okay, a ty jaki masz plan na resztę dnia? Skoczę zobaczyć, jak wygląda nasz rzepak. Nasz rzepaczek, jak na tegoroczne nawożenie, wygląda całkiem fajnie. Myślę, że plon będzie zadowalający. Warunki miał idealne, mokra jesień i teraz wiosną cały czas przepaduje, ale tak czy siak żniwa wszystko zweryfikują. W swoim gospodarstwie chłopaki nie posiadają kombajnu, co prawda rozglądają się za zakupem. Plan był na starego Bizona Z056, ale Wiesiek nie zdzierżyłby kolejnego wyśmiewania przez sąsiada, że kupili starego trupa. Także chłopaki rozglądają się za czymś nowszym. Jeżeli się uda, na przyszły sezon pojawi się kombajn. Wiesiu, nie wiem czy jesteś tego świadomy, ale w wałach jest kilka pierścieni do wymiany, także trzeba było wyskoczyć do Agromy. Zbychu, nie pierdol! Cały zeszły sezon dały radę, to ten też będzie dobrze. Szkoda siana. No i tak to właśnie jest z moim bratem. Zresztą, sami widzicie, na wszystkim chciałby zaoszczędzić, a sprzęt się sypie. W tych ciężkich czasach trzeba liczyć każdy grosz. Jak coś działa, to nie ma co wydawać zbędnie pieniędzy. Przecież gdyby każdy robił tak jak mój brat, to sklepy z częściami by zbankrutowały, bo nikt by nie kupował. Wiesiek to najchętniej części brałby z odzysku ze złomu i wtedy przynajmniej dwa razy w sezonie trzeba je reperować. Ech. Zbyszek nie do końca zadowolony decyzją brata wyjechał na pole, aby je zawałować. Proszę bardzo, sąsiadowi chyba już lepiej. Wziął się za prawdziwą gównianą robotę. Idealne zapachy na kaca. Sąsiad rozlewa granowice na łąkach chłopaków, bo w tym roku będzie tam zbierał sobie siano. Nie wie jeszcze, że chłopaki mają cichy plan w przyszłym sezonie odebrać mu dzierżawę. Od przynajmniej 6 lat sąsiad uprawia nasze łąki. Nic mu na razie nie mówię. Niech będę leje gnojowice jak najwięcej. To przynajmniej będzie lepiej rosło. A na wiosnę, pach, powiem mu, że teraz my będziemy kosić trawy. Ode, chce mu się umów na słowo, haha. Trochę się boję, że sąsiad
obrazi się na nas za to, co Wiesiu planuje. No ale trzeba przyznać, ma łeb do interesu. Dzisiejszy dzień był naprawdę pracowity. Udało się rozsiać nawóz, zasiać i zawołować owiec. A przede wszystkim Wiesiek jest zadowolony, bo zarobił na pszenicy, którą zmagazynował po poprzednim sezonie. Co przyniesie kolejny dzień? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Już teraz zapraszamy.